Dokąd idziesz? Zatańczmy. Zmęczyłam się. Może za chwilę. Powinnaś zacząć zażywać witaminy. Tyle treningów ci zaszkodzi. To nic. Wiesz co? Pójdę do łazienki. Zaczekaj tu na mnie. Opowiem ci później o witaminach. Vico, chodź tu. Nie kombinuj. Oszalałaś? Chcesz, żeby się zorientował, że kręcisz z Tomasem? Zasłużył sobie. To niebezpieczna gra. Nikt się nie zorientuje. Diego jest zalany w trupa. Nie szkodzi. Tomas uważa się za jego przyjaciela. Diego w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Więc mnie też byś zdradziła. Ciebie nie. Mia, chodź. Całus! Całus! Zamknij się. Co z tobą? Co się stało? Teraz nie mogę jej zawołać. Na występ. Nie szkodzi, daj mi ją. Dobrze wiesz, że nie mogę. Powiedz, o co chodzi. Jak skończy, to jej przekażę. Niech tu przyjedzie. Żeby dać tu kolejny koncert, to strata czasu. Do kogo dzwonisz? Do ojca. Zadzwoń do ojca Diego. Widzisz, w jakim stanie jest Diego. Wystarczy, że wykonam jeden telefon. Zamknij się. Tato, nie mogę nic wytłumaczyć. Przyjedź, proszę cię. Nie krzycz na mnie, tylko przyjedź. Wszyscy na komisariat. Dzieci, koniec imprezy. Wracamy do szkoły. Vivo soñando y no me canso de luchar, porque esta vida tan caprichosa cada vez me cuesta. Nie będzie wyczekiwanego przez was happy weekendu. Tan esperado fin de semana. O como le dicen ustedes, happy weekend. No, eso sí. Con permiso. Es que eso sí no se va. Tak nie wolno. Sami jesteście sobie winni. Co powiecie naszym rodzicom? Prawdę o tym, co zrobiliście.
Ojciec mnie zabije. Przekonaj ojca, żeby wyrzucił na luz. W ogóle się do mnie nie odzywa. Więc zostaje nam jedno. Co? Poświęcić winnego. Wszyscy jesteśmy winni. Tylko jedna osoba wpadła na ten głupi pomysł. A ty przekonałeś resztę. Wyciągnijmy z tego jakieś pozytywne wnioski. To dobry temat na dzisiejszą lekcję. Co to ma wspólnego z etyką? Dużo. Zdarzył się wypadek. Chcę wiedzieć, jak się zachowacie. W jakim sensie? W najważniejszym. Kto za niego odpowie? Lider czy cała grupa? Kto jest odpowiedzialny? Mia? Ja myślę, że... Chcę do łazienki. Ktoś jeszcze chce iść do łazienki? Co ci jest? Zaprowadzę cię do pielęgniarki. Nie, nic mi nie jest. Przestań zachowywać się jak dwulatka. Może się strułaś. To od alkoholu. Czemu tyle wypiłaś? Kogo zawołać? Twojego ojca? Zabiłby mnie. Dzięki, ale się nie zgadzam. Jestem jedyną winną. Chciałam odzyskać zeszyty, które loża zniszczyła Miguelowi. Tu nie ma loży. Niech pan mówi, co chce. Chciałam tylko pomóc. Tego tylko brakowało. Musimy poważnie porozmawiać. Jeśli chcecie mnie ratować, darujcie sobie. Też w tym siedzę. Co takiego?